Dzień dobry Państwu, nazywam się Emilia Czekała i witam Państwa na pierwszym z cyklu 5 koncertów pod nazwą I w gotyku, i w baroku Narodowe Łowisko Muzyczne w Chojnicach. Wydarzenie to dofinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Miasta Chojnice. Organizatorami dzisiejszego koncertu są parafia pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach z księdzem proboszczem Jackiem Dawidowskim na czele. A także gmina miejska w Chojnicach z panem burmistrzem doktorem Arseniuszem Finsterem na czele. Wystąpią dziś dla Państwa śpiewacy z najwyższej międzynarodowej półki, którzy swoimi głosami zachwycają na najważniejszych scenach świata. I nie ma tu ani krzty przesady. O tym jeszcze dzisiaj opowiem. Będą to artyści, którzy stanowią znakomity duet nie tylko na scenie, ale także i w życiu prywatnym. Natalia Rubiś-Krzeszowiak, sopran oraz Krystian Adam Krzeszowiak, tenor. A towarzyszyć im będzie dzisiaj Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekałę. Dzisiejszy koncert obfitować będzie w najpiękniejsze perły muzyki barokowej, a zatem cofamy się do XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. To właśnie w tamtym czasie powstały wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak opera czy oratorium, ale także wielkie dzieła instrumentalne, jak koncert czy sonata. A jeśli chodzi o orkiestrę, tutaj ciekawostka. Skład orkiestry barokowej był w tamtym czasie dużo skromniejszy od wielkich orkiestr symfonicznych, do których przyzwyczajeni jesteśmy dziś. Jednak mimo to brzmienie takiego zespołu było bardzo bogate i to w dużej mierze dzięki klawesynowi. Ten instrument został później wyparty przez fortepian, co nie zmienia faktu, że do dziś podczas koncertów barokowych brzmienie klawesynu właśnie jest nie do podrobienia i ma w sobie magię. Mam nadzieję, że się Państwo ze mną zgodzicie. Czy ja mogę poprosić o kilka dźwięków klawesynowych? Proszę zwrócić uwagę, jaki piękny instrument dzisiaj przyjechał specjalnie do Chojnic. Jeżeli siedzą Państwo zbyt daleko, na pewno będzie go można podziwiać z bliska na nagraniu, które pojawi się w internecie. A skoro jesteśmy w baroku, to nie może zabraknąć dzieł mistrza tego okresu, Jana Sebastiana Bacha. Jeden z krytyków napisał, że Bach jedyny może w dziejach muzyki potrafił osiągnąć pełnię doskonałości w stosowanych formach i wydobyć wszystkie tkwiące w nich możliwości. Przekonajcie się Państwo sami. Na początek trzeci koncert brandenburski, a później słynna aria na strunie G w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały.
czas zaprosić naszych solistów, ale wcześniej warto ich przedstawić w pełnej okazałości. Wprawdzie mają na swoim koncie tyle imponujących osiągnięć, że mogłoby nam dzisiaj zabraknąć czasu, dlatego też postaram się Państwu przybliżyć ich sukcesy w takim telegraficznym skrócie. Natalia Rubiś-Krzeszowiak to absolwentka prestiżowego programu operowego Yale School of Music w Stanach Zjednoczonych. Zdobywała laury na wielu konkursach, m.in. w Rzymie, w Mediolanie, w Kijowie, ale też w Polsce, we Wrocławiu czy w Lublinie. Ma bardzo zróżnicowany repertuar. Dziś podziwiać będziemy ją w kompozycjach baroku. Nieobce jej są utwory muzyki współczesnej, a jednym z jej większych ostatnich sukcesów jest fakt, że to właśnie ona wcieliła się w tytułową rolę w operze Halka Stanisława Moniuszki, realizowanej przez warszawską operę kameralną, z którą później występowała w Brukseli, w Lizbonie czy w Pradze. Jej piękny głos i wspaniały talent sprawiły, że to właśnie ona reprezentowała nasz kraj za granicą w tak prestiżowej produkcji. No, a że talenty się przyciągają, nie może być inaczej. Jej mężem jest wybitny tenor Krystian Krzeszowiak, rozpoznawany za granicą jako Krystian Adam. Nieobce są mu tak legendarne sceny operowe i sale koncertowe jak La Scala, Covent Garden czy Carnegie Hall. Nagrywał dla takich wydawnictw jak Warner, Sony czy Deutsche Grammophon. Swoim talentem, śpiewem, grą sceniczną, obyciem zachwycał światowej sławy dyrygentów, takich jak Sir John Eliot Gardiner albo Marek Czekała też. Jeśli chcecie Państwo poznać kulisy pracy Krystiana Krzeszowiaka z największymi osobistościami świata opery, zdradza je on na swoim kanale na YouTube. Również jest to prowadzony kanał w ramach programu Kultura w sieci. Gorąco polecam pogadanki Krystiana Krzeszowiaka, ale jednak goręcej polecam jego znakomity śpiew, który zabrzmi już za chwilę tutaj w Bazylice Mniejszej w Chojnicach. A przed nami trzy kompozycje Georga Friedricha Händla. Na początek Natalia Rubiś-Krzeszowiak wykona arię z opery Rinaldo, Lasza Kiopianga. Następnie jej szanowny małżonek Krystian Adam Krzeszowiak zaśpiewa Prigioneira ol alma in pena z opery Rodelinda. I wreszcie na koniec Sarabanda w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich.
przedstawiłam solistów, wspomnieć muszę o orkiestrze. Orkiestra Symfoników Bydgoskich, znana także jako orkiestra imienia Johanna Strausa, obchodzi w tym roku swój jubileusz 25-lecia. Powstała w 1995 roku z inicjatywy obecnego tu dzisiaj Marka Czekały. Występowała praktycznie w każdym zakątku naszego kraju, ale także i poza jego granicami, w Niemczech czy w Szwecji. Ma na swoim koncie mnóstwo znakomitych projektów. Orkiestra występowała dla pierwszej damy Rzeczpospolitej Polskiej, pani Marii Kaczyńskiej. Brała udział w uroczystościach dla szefów misji dyplomatycznych czy koncertach organizowanych przez ambasadora Austrii w Polsce, doktora Tomasa Buchsbauma. Ma bardzo zróżnicowany repertuar, od operetki przez muzykę filmową i symfonię rocka, a dzisiaj przekonujemy się, że muzycy orkiestry upodobali sobie także barok. Ma na swoim koncie także kilka nagranych płyt, a wśród nich krążek Kochaj mnie, gdzie operetkowo, śpiewnie miłość wyznaje sobie dwoje znakomitych śpiewaków, Natalia Rubiś-Krzeszowiak i Krystian Adam Krzeszowiak. A za moment wyznawać będą sobie miłość śpiewnie, ale tym razem w barokowej odsłonie. Przed nami duet Claudio Monteverdiego, Pur ti miro. Następnie szakon G-moll Henrygo Purcella w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich i wreszcie Ave Maria Giulio Caciniego. Przyznam się Państwu, że to moje ulubione Ave Maria ze wszystkich, które poznałam, i mam nadzieję, że i Państwa zauroczy, a w wykonaniu Natalii Rubiś-Krzeszowiak jestem o tym przekonana. A zatem zapraszam nasz duet, Natalia Rubiś-Krzeszowiak i Krystian Adam Krzeszowiak. Thank you.
Natalia Rubisz-Krzyszowiak. Przed nami trzy ostatnie utwory dzisiejszego koncertu, prezentujące całą radość barokowej muzyki. Udowadniają one w mojej opinii, że tak zwana muzyka poważna wcale nie musi być poważna. Zresztą muzyka barokowa bardzo często jest lekka, pogodna i żywa. I aby podeprzeć moje słowa, czym prędzej zapowiem trzy kolejne żywe kompozycje barokowe. Na początek Tu Vivi z opery Ariodante Georga Friedricha Händla w wykonaniu Krystiana Krzyszowiaka. Następnie Orkiestra Symfoników Bydgoskich zaprezentuje menuet Luigiego Boccheriniego. A na końcu Szczęśliwi My, Happy We i kompozycja Georga Friedricha Händla. Szanowni Państwo, przed Państwem po raz kolejny Krystian Adam Krzeszowiak. Tu vivi,
tale eccesso d'amore tradito d'offesa onestà.
wystąpili dziś dla Państwa Natalia Rubiś-Krzeszowiak, sopran. Krystian Adam Krzeszowiak, tenor. Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały. Państwo, dziękujemy za tak gorące przyjęcie. Naprawdę bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się spotkać z publicznością po tylu miesiącach. W tym miejscu chciałabym podziękować bardzo, bardzo gorąco organizatorom, osobom odpowiedzialnym bezpośrednio za organizację tego koncertu, panu Zbigniewowi Buławie, kierownikowi Referatu Kultury w Chojnicach. Panu Przemysławowi Woźniakowi, stąd, z Bazyliki Mniejszej. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za Państwa obecność i zapraszamy na kolejne koncerty z tego cyklu. Kolejny już 5 lipca. Do zobaczenia.